Wracamy więc w okolice Pelagiat, gdzie na rozgrzewkę dzisiaj mieliśmy sprawdzić sobie, jakież to kolejne bandyckie szumowiny ukrywają się w Manamu. Dlatego też wyciągniemy nasz lojalny zgniadacz czaszek i ruszamy sobie do środka. Okej. Okay. Może się okazać wyjątkowo łatwą jaskinią, ale może coś nas zaskoczy. Nie wydaje mi się, nie wydaje. Obniżoną wytrzymałość, obniżoną siłę w ogóle. Co tu się zadziało? Musimy sobie odnowić pewne rzeczy. Wtórna siła. Podnówmy sobie naszą siłę. Mamy obniżoną wytrzymałość, ale czy ja mam coś, aby to zmienić? Wydaje mi się, że nie. No dobra, wytrzymałość akurat nie jest aż tak istotna w tym momencie. Myślę, że przeżyjemy bez niej. Podnowimy to sobie najwyżej w kaplicie kultu. O, pani z Claymorem. Nie było tematu. Pan czarodziej. No. Trochę idziemy jak gorący nóż masło. W tym przypadku gorący młotek. O. No cóż. Pułapkę sobie wchłoniemy. Kondycji sobie trochę przywrócimy. Wrócenie szybkości, no tego nam nic nie zabrało. Tutaj mam dłuższy, większy, no możemy sobie wziąć. Tutaj co? Otwarcie drzwi setka, to też może się przydać. Bunt w pierwszej twierdzy, traktujący o mistycyzmie, no dobrze. Zwiększenie siły, nie konia. O! Wielki klejnot duszy, to sobie oczywiście weźmiemy. Wemerowa tarcza, to nie. Oj, kolejny łamacz zamków. Bardzo fajnie. Jeszcze jeden. Super, zamerowa moneta kolejna do kolekcji. No i lecimy dalej. Hop. O, nie trafiłem. W ogóle tu jeszcze jest skarabeusz, którego olaliśmy. Zaraz się po niego wrócimy, żeby nie czuł się taki smutny. Ale najpierw rzeczy ważne, czyli lutowanko. Kolejna zamknięta. Pułapkę spróbujemy sobie wchłonąć, udało się. O. No i porobione. Sobie chatkę wystrugali. Jest jakiś szef szefów. O! Byliśmy bez kondycji. To był błąd. Uff. No i właśnie to takie głupie sytuacje mogą nas kosztować życie. Ale na szczęście nie. No dobra, co tu mamy? Beczka, klejnoty. Łamacz zamków. Jeszcze. I jeszcze. Pierścienie, no to niekoniecznie, tu śmieci. O, o, zielsko. Nie rzucaj tych czarów. Zielsko zawsze weźmiemy, szanowny kolega. Nic przy sobie. W skrzynce nic, na stole. Wilcza Królowa, księga pierwsza. Traktująca o zabezpieczeniach, bardzo fajnie. Właśnie, bo tam mój monolog został przerwany, że mamy już prawie dwa poziomy za sobą, a ja nie pamiętam, czy my się szkoliliśmy w czymś. Może się okazać, że nie i to będzie troszkę zmarnowany poziom. Ale też jeżeli nauczymy się dużo za dużo, to kolejne poziomy nie będą tak efektywne.
No nic, weźmiemy go sobie tak czy inaczej, ale to dopiero kiedy rozwiążemy nasze zadanie na plantacji Drena. Ale teraz skierujemy się do Pelagiat, aby poinformować naszą kadzicką przyjaciółkę, że kiedyś tam już dość dawno temu rozwiązaliśmy jej problem z Kamona Tong. Może da nam jakiś kolejny podarek. Kiedyś już dostaliśmy od niej chyba jakąś miksturę, że dobrze pamiętam. Oceniła nas stary jako sprawnego złodzieja, a my do tej pory nie potrafimy porządnie zamków otwierać. Tutaj ona była. A podejdziemy sobie jeszcze do tego kolegi. Witaj przyjacielu, wkrótce wyruszę na poszukiwanie Mori. Dziękuję za pomoc. Ja myślałem, że możemy się pochwalić, że jednak dostarczyliśmy ten jego liścik, czy tam rękawiczkę, nie pamiętam. No trudno, Anasi. A, proszę, oto nowy przyjaciel Anasi, Jobar. Bardzo miło cię widzieć. Anasi jest bezpieczna? Nie ma już złej istoty? Jeśli za pomoc Anasi wyznaczona została cena za twoją głowę, Anasi zrobi co w jej mocy, żeby to naprawić. Obiecuję. Anasi dziękuję dłońmi, ustami, sercem. Powiedzieć o tobie nowy przyjaciel to za mało, Jobar. Jesteś dobrym i prawdziwym przyjacielem. Teraz Anasi może dzielić się prezentem, wyjątkowym podarunkiem, jaki dostanie jej dobry i prawdziwy przyjaciel. Owszem, Anasi zawsze wszystkim się ze mną dzieli, niczym dobry i prawdziwy przyjaciel. To, czym się dzieli, nie musi być zawsze dobre, nie musi przynosić szczęścia. Przyjaciele są jednak od tego, żeby dzielić się wszystkim, prawda? Tak więc będziemy zarówno dzielić się prezentem, jak i troskami. Patrz, co Anasi znalazła. Ładne, prawda? W dodatku twój rozmiar. Do twarzy ci będzie. Anasi jest dumna z tak przystojnego przyjaciela. Patrz, co za niespodzianka. Ubrania, a między nimi książka. Wyjątkowa książka. Anasi wie, że spodoba się jej przyjacielowi. Anasi ma nowy sekret. Dobry i prawdziwy przyjaciel chce go poznać? Anasi słyszała, co mówi Beldros Dralor. Wiesz, kto to? Najgrubsza ryba Redoran. Zgadnij, kto ma pewien klucz do pewnych skrzyń skarbca Redoran? Strefa Redoran, Vivek, bingo. Beldros Dralor. Ale nie wiesz, gdzie go trzyma. To takie zabawne, nie uwierzysz. Tam, gdzie jego żona trzyma ubrania. W swojej rezydencji na najwyższym piętrze. Co o tym myślisz? Czy to nie fajny prezent Anasi? Robisz tyle dobrego, Anasi, że aż Anasi nie śmie prosić i Anasi dziwnie się czuje, mówiąc to jej dobremu przyjacielowi. Anasi ma partnera. Anasi kiedyś bardzo go kochała, ale teraz zniewoliła go skuma. Anasi już go nie kocha, ale więź krwi zobowiązuje. Anasi błagała go, żeby zapomniał to skuma, ale na próżno. Anasi nie wie, co robić. Pomożesz Anasi? Przekonasz tego głupka, żeby rzucił skumę? Myślę, że możemy spróbować. Anasi wszystko rozumie, aż za dobrze. Anasi próbowała i zawiodła. Wyleczyć uzależnionego od skumy? To niemożliwe. Ale dobry i prawdziwy przyjaciel Anasi sprawia, że można uwierzyć, że to wydaje się być nie do zrobienia. Może być zrobione. To daje Anasi nadzieję. Partner Anasi nazywa się Jidanar i mieszka gdzie popadnie. Jego teren to dzielnica świętego Olmsa. Proszę, znajdź go i przekonaj, aby odstawił cukier. No dobrze. Weźmy jeszcze, jakie ubrania dała nam Anasi, ekstrawaganckie. I dała nam którąś książkę, czyżby te kazania Viveka? Traktujące o krótkim ostrzu, nieźle. Ale nie będziemy ich ze sobą targać. Będziemy kolejny raz Vivek, a będziemy w końcu tam, pobieramy zadania. Od Morak Tong. Spróbujemy rozwiązać te problemy naszej przyjaciółki. Ale najpierw plantacja Drena, gdzie Navil Iranes Yenit się znajdują i ich musimy się pozbyć. Navil Iranes Yenit. O, dobrze. Sprawdzimy sobie zaraz, w którym miejscu plantacji będą się oni znajdować. Warto tutaj zaznaczyć, że na plantacji Drena
Znajdziemy też bardzo dużo fajnych przedmiotów, między innymi dedryczną nogawicę, dedryczną daikatanę, ebonowy kirys bodajże. Znaczy, znajdziemy. Możemy sobie przywłaszczyć oczywiście. A oto i ona, plantacja. Mamy robotników. Oczywiście Kajitów Argonian. Nie wiem czy wszystkich, ale na pewno w większości. No i tych jenitów musimy znaleźć. Jakiś konkret odnośnie ich. Są na plantacji po prostu. Navil i Ranes Jenit. Sprawdźmy sobie. To nie on. I to nie jest pani. No dobrze. W takim razie wychodzimy. No tutaj nie. Villa Drena. Dren chyba siedzi gdzieś na górze, z tego co pamiętam. Mam rację? Pewnie. Orwas Dren. Czego chcesz? Bardzo nas nie lubi. To jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, dedryczna na golenniki. Ebonowy kirys, zamknij ryja. Pewnie tu jeszcze parę skarbów się znajdzie. Ale kolegi, kiedyś też się pozbędziemy. Tym bardziej, że ma tylu niewolników, nie? Fareti. No w innym budynku też był Fareti. O, i ma dedryczną tarczę. Ciekawe. A co tu mamy? Drzwi zabezpieczone pułapką. Czy my jesteśmy w stanie je otworzyć? No jesteśmy. Pułapkę sobie rozbroimy, bo może być mocniejsza. Niż ta. Nie wiem, co jest za drzwiami, więc może odupy sobie kondycję. Kolejne. Nieźli są. Okej, udało się. Navil Jenit. Okej. Razem mnie zaatakował. O, ten skąd? Ranes? Navil. Okej. Sztylet z trucizną. Sztylet z paraliżem, nawet dwie sztuki. Okej, zabieramy to. No dobrze, sprawdźmy sobie co tutaj mają. Skoro już tu jesteśmy, to chyba nam się należy. Zamek. To coś może być fajnego. Pułapki nie będziemy ryzykować. Wiadomość od Drena. Ranesie i Navilu. Dobrze mi służyliście przez całe lata, choć mój brat nieraz próbował nam przeszkodzić. Ostatnimi czasy straciliśmy ponad połowę dostaw. Choć książę jest mym bratem, będzie musiał zginąć, jeśli nie przestanie mieszać się w nasze sprawy. Jako jego sukcesor zdołam objąć władzę, zanim Redoranie zdołają choćby zgłosić kandydata. Informuję was o tym, abyście znali ryzyko, jakie być może przyjdzie wam podjąć. Jeśli wzdragacie się przed nim, przyjmę wasze słowo honoru, że nie zdradzicie nikomu istotę naszych działań. Jeśli pozostaniecie przy mnie, sowicie was wynagrodzę. Czyli planował zamach na księcia. Świnia jeden. No to dobrze, że się wtrąciliśmy, nawet jeżeli było to całkiem przypadkiem. To musimy chyba sobie pomóc zwojem. Tanto nieprzyjaciele, no byle co, ale 3000, to weźmy. 8000 sztuk złota, słuchajcie. Popielny posążek. No to są te posążki związane z kultem Dagota bodajże. Chyba. No to nieprzyjemnie tutaj było całkiem. Mocarna szafa.
na 2000, czaszka. I parę śmieci różnych. No dobra, to akurat nie było warto. Okej. Myślę, że możemy się stąd wynosić w takim razie. Niezauważenia. Wyszliśmy, a nikt nie zobaczy, że wychodzimy, nie? O ile uda się rzucić zaklęcie. No dobra. Tak, Jobar, przychodzisz, by poznać obowiązujące wyroki. Udało ci się wykonać wyrok na ludziach Orvasa Drena. Należy ci się nagroda. A co właściwie z naszym awansem? Bo chyba jeszcze w ogóle nie pytaliśmy. Doskonale, Jobar. Teraz możesz zwać się ślepe narzędzie, Jobar. Narzędzie, Jobar. Ścierwo, Jobar. Myślący, Jobar. Brat, Jobar. Masz doskonałą technikę, ale niektórzy kwestionują stopień twojego oddania. No dobrze. Nie mam dla ciebie żadnych wyroków. No to niedobrze. Specjalne zadanie? O. Mroczne Bractwo działa tutaj, w Morrowind. Spróbuj się z nimi skontaktować. Wiele lat temu Mroczne Bractwo zbuntowało się przeciw władzy Murak-Tong i od tej pory Bractwo to nasz nieprzyjaciel. Pomów z Myungayem, kultystą. Wow, którego panem jest Merun's Dagon. Dzielnica przybyszów to miejsce, w którym Myun prowadzi swój sklep magiczny. Myślę, że ma on jakiś kontakt z Mrocznym Bractwem. Poinformuj mnie, gdy zdobędziesz z niego imię tej osoby. Myungay jest kultystą Dagona? Ha! No nie spodziewałem się. No to był taki poczciwy handlarzyna, który chciał tylko spokoju od różnych irytujących głupców. No dobra. To lecimy do dzielnicy przybyszów. Albo nie. Zajmijmy się rzeczami ważniejszymi. To znaczy... najpierw... pomożemy naszej przyjaciółce Anasi. Musimy znaleźć tego cipuna, w którym się kiedyś kochała. I przekonać go do tego, aby to rzucił. To jest dzielnica świętego Olmsa. Popytamy może tutaj. Ktoś może chłopka zna, chociaż skoro to jakiś menel, to może być ciężko. Nie możemy podpytać tutaj. No dobra, ja prawdę mówiąc sprawdziłbym może kanały. No bo gdzie taki ćpun się może kryć? Pewnie w kanałach. Pani może coś wie? No niekoniecznie. O, tu jest. Jidanar. To był on. Rzućmy sobie gadaninę Jobara. I zagadajmy. Czego chcesz? Twierdzisz, że pozostajesz z Anasi w przyjacielskich stosunkach? Jidanar przeklina za to ciebie i swą niesforną towarzyszkę. Anasi nazywa mnie tchórzem i głupcem? Mnie, który jest jej mężem i którego musi szanować? I pozwala mi żebrać, głodować? To ona jest głupia. I ty też. Na kogoś, kogo uzależniła skuma, nie ma lekarstwa. Cały świat o tym wie. Nikt nie widzi hańby Jidanara wyraźniej niż on sam. Ale Jidanar nic nie może zrobić. Może tylko żebrać, głodować, płakać i zdechnąć. Zanata nasz dziennik. Nie ma leku na uzależnienie, jakie wywołuje skuma. Najwyraźniej rozpacz zawładnęła nim całkowicie. A może się myli? Może jednak należy szukać kogoś, kto zna lekarstwo na uzależnienie, jakie wywołuje skuma. No dobra, w takim razie może... podałoby spytać jakiegoś aptekarza? Może kapłana? Ewentualnie moglibyśmy udać się bardzo daleko i porozmawiać z Kajusem Kosadasem, ale... też daleko. A dlatego z nim, bo on... taką łatkę sobie u miejscowych przybrał, że jest handlarzem narkomanem, więc... może? No nie, tutaj jakieś cechy...
tamtej stronie chyba też. A zobaczmy, co mamy na placu świętego Olmsa. Może jest jakaś mądra istota, jakaś świątynia, coś. Tu mamy plac. Tu nic ciekawego. Posiadłość Yngling. Też na razie nas nie interesuje. Świątynia. Gdzie jest jakaś mądra głowa stąd? Hello? Ktoś jest w domu? Zamek 5. Słyszałem tam szczura, nie wiem, czy akurat w tym miejscu. Może mi się wydawało. Otóż nic tu nie ma ciekawego, więc nie wiem, po co się tak zamykać. O, pan chyba jakiś alchemik. No, szukamy leku, ale widzę... O. Nic nie wiem o lekarstwie na uzależnienie od skumy. Wszyscy kadzici ci powiedzą, że nie ma czegoś takiego. Istnieje jednak pewna księga, wyznania Danmerki, uzależnionej od skumy, która stanowi jakoby pamiętnik kogoś, kto poradził sobie z nałogiem. Skuma jest w tej książce wychwalana, można tam też wyczytać, że uzależnieni wcale nie są głupi czy źli. Danmerowie nie chcą mieć z tą księgą nic do czynienia. Spróbuj jej poszukać w sklepie Rzadkie Księgi Jobaszy w Vivek. To dzielnica przybyszów. No i dobra, dzielnica przybyszów, i tak tam mamy sprawy do załatwienia. Więc przy okazji zajrzymy do tej księgarni. I może faktycznie czegoś się dowiemy. W takim razie lecimy na północ, chyba że mamy tu gdzieś łódkę. Byłoby szybciej, sprawniej. Dobra, przebiegniemy się, nie bądźmy tacy leniwi. W razie to będzie chyba arena. Może wypadałoby się uzdrowić trochę tak na zaś, co? No pewnie. Arena? Arena. Czyli dzielnica przybyszów będzie tam. Gdzieś. To jeszcze nie ta dzielnica, ale... Zawsze to troszkę bliżej. Koniecznie musimy sobie zrobić jakąś... A, dzielnica przybyszów, faktycznie. No dobra. Jakiś przedmiot, albo zaklęcie, może lewitacji, które pozwoli nam się szybciej przemieszczać. Może trwać krócej, ale niech pozwala się w miarę sprawnie. Tu jest Myungay, ale zanim wejdziemy do Myungaya, może zajrzyjmy do tej księgarni. Chyba po drugiej stronie będzie. Tak, rzadkie księgi Jobaszy. Panie Jobaszu. Ma tę księgę, więc sobie znajdźmy. O, wyznania Danmerki uzależnionej od skumy. Kupmy to sobie. Opowieść Tilsa Sandera prowadzi czytelnika przez kolejne stadia pierwszego zachwytu, ekstatycznej obsesji, a następnie głębokiej degradacji związanej z jej uzależnieniem. Autorka w subtelny sposób pozwala czytelnikowi zauważyć, że bezsilność uzależnionego jest pochodną jego własnego, nieświadomego założenia, iż jedynie bezsilna i głupia osoba mogłaby popaść w uzależnienie od skumy. I wobec tego osoba tak bezsilna i głupia nie będzie nigdy w stanie podołać niezaprzeczalnie trudnemu zadaniu odrzucenia wspaniałych rozkoszy skumy.
Lisa Sandras udowadnia, że w momencie, gdy uzależnienie zrzuci z ramion ciężar pogardy do samego siebie, uzależniony, pojawia się dla niego możliwość wyzwolenia. Wbrew temu, w co wierzy bezwzględnie nasze społeczeństwo, autorka sugeruje, że nie jest rzeczą absolutnie oczywistą, czy osoba uzależniona powinna zerwać z nałogiem. Jest to jedynie jeden z wyborów, jakich osoba taka musi podjąć. Założenie Tristra Sandras mówi, że uzależnienie od skumy niekoniecznie jest oznaką moralnej i osobistej słabości. Jest podstawą jej teorii, iż wyleczenie się jest możliwe, jednak sprawia też ono, iż ona sama oraz jej dzieła cieszą się złą sławą wśród konserwatywnej części społeczeństwa Danmerów. No dobrze. Okej. Okay. Czyli myślę, że musimy do niego wrócić. Przekonać go, że słuchaj ziomuś, no. Jakby fajny z ciebie facet. Skończ z tym. Dobra. Padniemy sobie na razie do Myungaya. Ustawię sobie już gadaninę Jobara. I spróbujemy go przy... Oj, nie tu. I spróbujemy nakłonić go do pogadania z nami o Mrocznym Bractwie. Ale on już powinien nas w sumie lubić, na co mu pomogliśmy. 75. Na straż to ty mi nie wyglądasz, więc ci powiem. Moim kontaktem w Bractwie jest z Razami. Należy do rasy Kadżitów. Znajdziesz ją na placu, którym szczyci się dzielnica przybyszów. Powiedz jej, że to ja cię przysyłam. Łatwo poszło. To lecimy na plac. Musimy wejść jeszcze wyżej. Jeszcze tutaj skręcić. Razami. No to święte miasto Wiwek. To już słyszeliśmy. Gadają o Mrocznym Bractwie. A czego Kadżit może chcieć od Mrocznego Bractwa? Powiedzmy, że chcemy, żeby ktoś zginął. Czyżby? Myślisz, że wystarczy porozmawiać z pierwszym lepszym przechodniem? Byle to byli Kadżici? Jeśli nie wiesz, jak nająć Mroczne Bractwo, to jego usługi nie są przeznaczone dla ciebie. No dobrze, to niech nam opowie. Niech twój arcymistrz wie, że Razami z nim porozmawia. Aha, umówiliśmy ją na spotkanie z Enochlalu. No, no, jakby mam wrażenie, że nie taki był cel tych dialogów, ale okej. Ważne, że się udało. No to wracamy. Czy udało ci się odnaleźć Mroczne Bractwo? Tak więc to Razami jest agentką Mrocznego Bractwa. I nawet udało ci się ją przesłuchać. Chętnie się z nią spotkam. Miejsce i czas spotkania wyznaczam oczywiście ja. Przyjmij te zwoje. Kilka razy już mi się przydały. Od teraz możesz zwać się Wiedzący Jobar. Nie masz wyroków. No dobrze, to jeszcze raz zadania specjalne. Wiele lat temu Mefala Czarne Dłonie zamówiła u krawca 27 symboli, które mogła dać swoim najwierniejszym wyznawcom. Mroczne Bractwo ukradło nam owe symbole, lecz Mefala jeden po drugim sprowadziła je z powrotem do Vardenfell. Przynieś mi jeden z nich, zwany Pasem Krwawej Szybkości. Przez lata pajęcze nici trafiły w ręce naszych wrogów. Delikatne manipulacje Mefala sprawią jednak, że wszystkie nici do nas powrócą. Hrordis ma ten pas. To Nord i czarodziej, władzę nad którym ma Mroczne Bractwo. Znajdziesz się w gospodzie w pół drogi, w Pelagiat. Przynieś mi ten pas. O tej Hrordis dawno temu, na samym początku naszej wspólnej podróży, opowiadała nam właśnie Anasi, że ona jest jakimś kultystą, że ma fajne przedmioty przy sobie i w ogóle koks. Okej. Okay. No dobra, ale to jest Pelagiat, więc zakończmy sobie temat naszego przyjaciela Ćpuna. Czemu ja mogę nagle przeskoczyć? Co tu się dzieje? No. A potem i tak będziemy musieli udać się do Pelagiat, więc...
wszystko nam się ładnie posklejało, słuchajcie. Żeby nie trzeba było latać w tej we wtop kilka razy. Więc udajemy się na południe. Teraz byle nie pomylić kanałów i trafić z powrotem do tego Jidanara. Oj, przepraszam. Musimy iść do kanałów. Chyba tymi kanałami schodziliśmy, nie? Mi się wydaje. I w tą stronę. Gadanie na Jobara. Jidanar nie rozumie, na co mu ta książka. Nie chcę tej książki, ale Jidanar widzi, że masz dobre serce i przeprasza za to, co powiedział. Jidanar weźmie tę książkę i ją przeczyta. Ty zaś wracaj do Anasi, powiedz jej, że Jidanar żałuje. Wybacza jej i zawsze będzie ją miał w sercu. Nasza więź została złamana i musimy oboje samotnie odszukać drogę prowadzącą z tego zimnego czasu i trudnego miejsca. Były takie piękne słowa, ale musimy lecieć. Arrivederci. Trzeba się nauczyć tego mistycyzmu, bo to jest żenada. Co tu się wyprawia? No, dziękuję. Dobra, zanim do Pelagiat, to odwiedzimy sobie jeszcze, słuchajcie, naszą chatkę w Sejdenin i weźmiemy poziom. Przy okazji może tutaj zostawimy w tej chacie, że mamy tu jakieś, no może i nie mam, no dobra, ale poziom trzeba wziąć tak czy inaczej. We make a special trip just for you. Same low price. Go ahead, Outlander. What do you need? Szybkie spanko. O, coś tam się uczyliśmy. Wytrzymałość, zwinność i szczęście. I elegancko. Czy my na pewno nie chcemy nic zostawić? To mało ważne, to nie ma co się wygłupiać. To bóstwo tu. Dobra. Nie ma co. Z powrotem do... A zaraz, a może z Suran się przejść? Nie no, w ogóle nie po drodze. Z Vivek, słuchajcie, do Pelagiat. Chyba stąd jest nawet bliżej. Poskikamy sobie z tej strony. Tutaj powrócą wspomnienia, bo tą drogą, tym szlakiem już szliśmy. O, i tak teraz mi się przypomniało, że... Tutaj po drodze, zaraz gdzieś w krzakach była kopalnia Kwama, która, no cóż, na tamtym etapie była dla nas nie do pokonania. Teraz można by to było sobie nadrobić w sumie. Skoro już tu jesteśmy. To było tutaj? To było tutaj. No to były te zarażone Kwamy, które nas zaatakowały. I ledwo szliśmy wtedy z życiem. No ale dzisiaj już nie powinno to takiego problemu sprawić. Mam nadzieję. Zarażony robotnik. Gin.
Narażony wojownik. Narażony robotnik. Okej. Kolejny wojownik. Mamy królową. Królowej nie musimy w sumie zabijać. Kiedyś żeśmy uzdrawiali chyba taką, nie? Jeżeli mamy wyleczenie z zarazy na siebie, dotyk. Wyleczenie z choroby na dotyk. O. Chyba się uleczyła, nie? Albo mi się wydaje. No dobra. Tutaj widzę, nic więcej nie ma, także... Nasza kapłańska dobra służba została ukończona. Zaległości nadrobione. I skikamy sobie dalej w stronę Pelagiet. Ten nie był zarażony, nie? Nie był. No i dobra. Też pamiętam koło Plagiat, bardziej gdzieś w tym kierunku. Była taka jaskinia, którą ominęliśmy. Jaskinia i grobowiec chyba nawet jeden. Nie przykojarzę? Że warto byłoby się tam przejść. Czy my dobry kierunek mamy? Dobry. Proszę, Kagouti. Niegdyś śmiertelne zagrożenie. Teraz już niekoniecznie. Ogar. Też już żadne zagrożenie. Mamy Pelagiat. O. No, spadaj. Ale ja naprawdę chciałbym do tej jaskini zajrzeć, którą kiedyś ominęliśmy. Ona gdzieś tu była kawałek dalej. Żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że coś widziałem, a nie zajrzałem. Gdzieś tutaj, na wzgórzu, za tym znakiem. O tutaj. To jest to, o czym mówiłem. Ulumusa, oczywiście. Czy nie wiem, czy to, jakby nazwę nie pamiętałem, ale to będzie to. To będzie to. Wchodzimy. I zobaczmy, co się tutaj dzieje. Hop. Nie wydaje mi się, kobieto. Raczej ty będziesz cierpieć i twoi koledzy. Ale bogole. Ale to zrobiliśmy. Nad głową i ciep. To jest koniec? Aha. Godrot, futrzane spodnie. Cóż. Chłop wystawił kobitkę na straży i sam ktoś tu siedział, tak? No nie, żeby tu było coś ciekawego. Przywrócenie wytrzymałości. No to było to nawet warto. To jest tyle. Świetna jaskinia, którą kiedyś ominęliśmy, bo miała być niebezpieczna.
Mam wrażenie, że i wtedy udałoby się nam ją ogarnąć. No dobra. No to lecimy do naszej przyjaciółki Anasi. Dobry jest, nie? Tak. To tutaj. No dobrze. Jeśli gadamy z Anasi, potem ogarniamy tą kultystkę. Może ją naobrażamy tak, że zacznie zaatakować. Myślę, że jesteśmy w stanie to teraz zrobić. A, oto dobry i prawdziwy przyjaciel Anasi, Jobar. Anasi nie może się dosyć napatrzeć na swego dobrego przyjaciela. Anasi wie od przyjaciółki, że Jidanar jest poza Vivek w drodze do Elsewhere. Mówiła, że dobrze się trzyma i rzucił cukier. Anasi nie jest przykro, że uwolniła się od Jidanara, ale Anasi cieszy się, że już z nim lepiej. Czy mój bardzo szczególny przyjaciel wie, jak bardzo Anasi jest wdzięczna? Anasi ma nadzieję, że jej bardzo szczególny przyjaciel odwiedzi Anasi w jej domu w Pelagiat. Nie powinniśmy się tu więcej spotykać. W domu Anasi jest bardzo szczególny przyjaciel. W domu Anasi jej bardzo szczególny przyjaciel może liczyć na gościnność, jakiego nie powstydziliby się Kadzici. Dom jest tu, w Pelagiat, naprzeciw gospody w pół drogi przy ścianie fortu. Nie przy samej ulicy, tylko przy kamiennym ogrodzeniu. Trzymaj, będzie ci potrzeba klucza. Następnym razem, kiedy przyjdziesz do gospody, to mnie już tam nie będzie. Będę w domu. No dobra. Czyli co, to jest ten dom Anasi? Okej. No fajna chata Anasi. Hello. A, oto bardzo szczególny przyjaciel Anasi, Jobar. Anasi, witać cię. Poznasz jej gościnność. Mój bardzo szczególny przyjaciel zawsze może tu liczyć na gorące przyjęcie. Anasi i Jobar w jednym stali domu. Brali co im potrzeba, nie płacili nikomu. Wszystko co ma Anasi należy także do ciebie. Jedzenie i napoje oraz wygodne łóżko znajdziesz na dole. Chcesz szatę, którą nosi Anasi? Wystarczy poprosić. Owszem, mój bardzo szczególny przyjaciel. Anasi ma troskę, którą chce się podzielić. Anasi ma nadzieję, że jej bardzo szczególny przyjaciel będzie zawsze blisko Anasi i nigdy jej nie opuści. Anasi się martwi, bo Anasi bardzo chce się z tobą znów zobaczyć, ale Anasi rozumie. Anasi też jest bardzo zajęta, więc Anasi bardzo się cieszy, gdy ma coś do roboty i bardzo się cieszy, gdy cię widzi. Chyba każdemu powinno to wystarczyć. Rozumiem, że to koniec wątku z Anasi. Niestety... Ale może Anasi nas czegoś nauczy. A nie nauczy nas, bo nie jesteśmy w gildii złodziei. Rozumiem. O, Anasi wie, że jej bardzo dobry przyjaciel ciągle się uczy nowych sztuczek, więc Anasi musi powiedzieć sekret. Anasi ma przyjaciółkę, Senindi, której rodzicami byli Redgardowie. Arena Vivek to miejsce, w którym naucza sztuk walki. A sekret Anasi to to, że Senindi to tajna mistrzyni umiejętności określanej mianem akrobatyki. Wiesz co to znaczy? Że nie ma w Vardenfell nikogo lepszego od niej i nikt inny tak dobrze cię nie wyszkoli. Idź do Senindi i powiedz, że Anasi cię przysyła. Senindi to przyjaciółka Anasi i na pewno będzie jej miło cię widzieć. Okej, zagadamy sobie z Senindi w takim razie, jak będziemy kolejnym razem w Vivek. Gdyż nauczy nas wtedy akrobatyki. Czy mamy taką nadzieję, że tak się stanie? W dzielnicy Areny, w kwaterach wojowników pewnie gdzieś. No dobra. Ale skoro Anasi tak miło się z nami wszystkim dzieli, to sprawdźmy sobie, czym może się z nami podzielić. No. Anasi, taka z ciebie złodziejka, za dużo tego nie nazbierałaś. No. Dobra. Nie będziemy Anasi okradać, była dla nas bardzo dobra i miła.
nieźle nas obdarowała. Więc niech sobie tutaj siedzi, a my wracamy do gospody rozwiązać problemy kultystów. Znaczy, z kultystami. Chrordis. No dobra. Odnowimy sobie manę, odnowimy sobie kondycję. Zarzucimy sobie zaraz gadaninę. Co ty tu wyprawiasz? Odejdź, ale już. Nie masz za grosz rozumu? Ile razy mam powtarzać? Odejdź, ale już. Welcome, friend. Hail. No. No cóż. How does it feel to know death is near? No, chciałem inaczej, tak? Mam na to świadków. Sztylet, pas szybkości. Wartość 1500. Wartość 1500. My już mieliśmy przedmioty magiczne warte 1500. Ta rękawica, ten pierścień. Ewentualnie mamy jakieś w domu lub są sprzedane, mam nadzieję, tylko pełzaczowi. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli znaleźć ich wszystkich. No dobra. Weźmy sobie ten... Ale pas taki mamy zwiększający partnerstwo, proszę bardzo. No dobra, weźmy sobie ten pas. Nagroda za naszą głowę? 1000. No niedobrze, no. Ale myślę, że na razie nie mamy nic kradzionego, więc stać nas na to, żeby zapłacić. Ale najpierw... Po prostu się stąd przenieśmy. I tyle. Panie szefie. Jeśli widziano cię przy wykonywaniu rozkazów Morak Tong, porozmawiaj ze strażnikiem i pokaż wyrok. No ale to... Raczej tego mi nie wybaczą. Masz przy sobie pas znany jako Krwawa Szybkość i jedna z pajęczych nici. Oddaj mi go, abyśmy mogli ponownie poświęcić go służbie Mefali. Ten pas znany jest jako Krwawa Szybkość, a teraz zajmie właściwe mu miejsce wśród pozostałych pajęczych nici. Wkrótce, dzięki machinacjom Mefali, wrócą do nas wszystkie nici, gdyż każda z nich prowadzi do czarnej dłoni naszego bóstwa. A to inne opcje drogowe jeszcze ma. Udało ci się odnaleźć rękawicę znaną jako Krwawa Kolczasta Pięść. Oddamy. Przedsiębiorczość. O. Amulet znany jako Krwawa Przedsiębiorczość to jedna z pajęczych nici. Już ją mam. Być może uda ci się jednak odnaleźć inne nici. Gdyby miało się tak stać, to przynieś je do mnie. Posiadasz pas znany jako Krwawe Sztuki Przyziemne. Dodatkowarstwa. Oddamy. Srebrna Wiedza. Udało ci się znaleźć... Pierścień znany jako Srebrna Wiedza. No jak już mamy, to oddamy. Kolczasta Pięść. Udało mi się zwrócić. To też. Szybkość też. To też. Czyli ta przedsiębiorczość. Już ją mam. Być może uda się odnaleźć inne. No innych tutaj widzę nie ma. Nie ma wyroków. Może awansik? Mistrz Jobar. No dobra. Nie ma wyroku. Zadania specjalne? O! Czasami agent Mrocznego Bractwa zasługuje na to, aby dołączyć do Morak Tong. Jedna z takich osób zwróciła ostatnio moją uwagę. Jest nią Mowis Darys, z którym chcę porozmawiać. Mowis Darys przebywa w budynku, jaki zajmuje Gildia Magów w Aldrun. Udaje tam ucznia w tamtejszej cesarskiej szkole. Porozmawiaj z nim, a jeśli nie przekonasz go, by zechciał wesprzeć naszą sprawę, zakończ jego żywot. Nie jest taki jak inni, których zatrudnia Mroczne Bractwo. Jeśli musisz go zabić, postaraj się, by jego śmierć była honorowa. No dobra, to czeka nas Aldrun. Ale zanim Aldrun, to idziemy na arenę znaleźć tę mistrzynię akrobatyki. I powie... I powiedzieć jej, że jesteśmy... dobrym przyjacielem Anasi. O ile nas poduczy. Dobra, masz kasę.
Mam nadzieję, że nic wartościowego nam nie zabrałeś. O, jak już tutaj jesteśmy, naprawmy sobie trochę sprzęt. Bardziej nie da rady, bo już nie ma sprzętu. I lećmy do areny. A jesteśmy na arenie. No tak. Lećmy na ten... Właśnie na wyższy poziom musimy wejść, nie. Bo tu już jest wielka arena, a my chcemy... Tylko się zakręciłem. A my chcemy dojść do kwater. Okej, okay, tu jest wyjście na arenę. To nas nie interesuje. A kwatery będą gdzieś tu. Tutaj? Sala ćwiczeń. Może i sala ćwiczeń. To był ten mistrz pancerza. W sumie możemy się u niego wyszkolić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No i dobra. Wytrzymałość tam potem wzrośnie. Szanowny kolega, tarcza. Nie może nas szkolić. To niedobrze. Parter. Kanały, no nie. Nie chodzi nam o kanały. Klatki. To na pewno nie klatki. Kwatery wojowników, o. Czy pan czegoś szkoli, tarcza? No to nie. Kolego. Przepuść mnie. Gdzieś to musi być ta Senindi. O, jest. Tak, Jobar? Moja przyjaciółka Anasi mi o tobie opowiedziała. Przyjaciele Anasi są moimi przyjaciółmi. A zatem przysyła cię tutaj Anasi, ponieważ uważa, że moja wiedza może cię zainteresować. To cała ona. Zawsze troszczy się o innych. Zawsze coś kombinuje, zawsze coś knuje. Tak, sądzę, że mogę ci czegoś nauczyć, jeśli tego chcesz. Zawsze lubiłam pomagać Anasi w tych jej planach. Może na początek zapoznaj się z tą książką. Czarna strzała. Większa akrobatyka. Dobra, akrobatyki nie chcemy szkolić, bo to nam daje poziom, ale może jakieś skradanie się? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6, 7, nie, akrobatyka zwiększa. 7, 8, 9 i 10. No i kolejny poziom będzie elegancki. Znowu zwiększymy sobie zwinność i wytrzymałość. Zwiększymy sobie interwencję, może bóstw. Gdzie nas przeniesie? O. Cesarskie kaplice. I teraz tak. Awans. Twoja ranga to cudotwórca. Super. Jeszcze nie mam zdolności, aby zostać waszym szefem. Jedna zdolność na 90. Zbroi, przywrócenie. To broń obuchowa najprędzej pewnie, nie? Ale jeszcze nam paru punktów brakuje. To ja tu jeszcze wrócę. No cóż. Czyli co? Najpierw poziom. A potem ruszymy sobie do Aldrun, aby odnaleźć tego zabójcę, który mógłby się przyłączyć do Morak Tong. Myślę, że z gadaniną Jobara uda się go przekonać. Chyba, że zamiast dobrego mówcy będzie potrzebował jakiejś przysługi, którą po prostu będziemy musieli dla niego zrobić. Możemy poziom wziąć, tak? Możemy. Ale myślę, że raczej wolałbym go zrekrutować niż zabijać. Skoro to dobry człowiek, to szkoda byłoby jego umiejętności, aby się zmarnowały, nie? Kolejny poziomik. Hop. Hmm.
budzić hałas. Znowu zabójca. Ale oni się oparli na mnie. Mroczne bractwo. Nie, na sam koniec. To przed snem. A, okej. Okay. Czyli szansa, że się nie pojawi. Okej. Okay. No to zmarnowaliśmy szansę na kolejną zbroję, zabójcy. Trochę siara, nie? No, ale oni też rosną w siłę. No dobrze. A z tym pięknym widokiem na latarnię morską dzisiaj sobie już zakończymy. A następnym razem pierwsze co to swoje kroki kierujemy do Gildii Magów w Aldrun. A tymczasem... Arrivederci!